Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem dzisiaj w Środzie Śląskiej koło Wrocławia. To jest przy muzeum. Tutaj jest ten w rynku. Były dni wina jakieś. A jestem przy ratuszu. To jest muzeum regionalne. Dzisiaj rynku to nie zrobię, bo jest wszystko. Wszystko jest zapakowane dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Miasteczko z XIII wieku, 1200 z hakiem się po prostu, o, od 12. Muszę, o, jest otwarte, to wejdę tędy. I tu jest plan Środy Śląskiej, może znacie odkrycie skarbu śródeckiego, proszę bardzo. Tutaj, gdzie jest ta strzałeczka, tam skarb odkryto. Czyli w samym centrum. A idę, pokażę jeszcze. Tutaj. O, 1985 rok, proszę bardzo. Odkrycie skarbu, kopara. Tu leci. Leży to wszystko. To jest pierwszego skarbu. Czyli tutaj 3800 monet było, zobaczcie. Tu. Z XIV wieku sobie wyobraźcie. O. Boczna ściana tym budynku. 56 rok. No niesamowite, że oni tutaj mieli ten tych. 3 lata później znowu. Z boku. No, czyli całe miasto jest, jak to się mówi, drugi skarb. 88 rok. Czyli całe miasto leży na skarbach, no co tu dużo mówić. Ja nie wiem, garnic rozbity przez koparkę. No i tyle. Tutaj widzimy przy muzeum takie wejście jest. Nie wiem, do czego to służy. No jakieś lapidarium. O, proszę bardzo. Czyli stara zabudowa tego miejsca. Na pewno pozostały stare zdobnicze elementy. I tutaj jest epoka kamienia w Środzie Śląskiej w muzeum. O. Jeżeli będziecie coś widzieli takiego z otworem w środku, to znaczy się, że to jest wykopalisko. Nie wiem, jak oni ten otwór zrobili, no ale trudno. Znaleźliście miejscowości Kłoska. No to tam coś tam było tutaj. I tutaj to, co znaleźli tutaj w terenach Brodno w grobach. No. Pokażę laza, oka. Proszę bardzo. Kultura łużycka. Trzeci okres epoki brązu. No dobra, skorupy. Ok, zgadzam się. I tutaj jest wypalanie naczyń glinianych. Tu z boku wejście. Tu się paliło. Tu i wychodziło tu. Naczynia. Dobra. Nigdy nie wiem, gdzie pizza. No to dobra. I tutaj jest Środa Śląska na makiecie. Piękna makieta. Duża. Wszędzie są znaczki. Dwa. Kościół Świętego Andrzeja. Proszę bardzo. Świętego Krzyża. 7. Odkrycie skarbu śródeckiego. Tam. O. I 9. Miejsce pobytu Napoleona. Że to jest autentyczne, no piękne wymalowania. To gotycki, kurczę, ratusz. Typowy. XIII wiek. Idę do góry. Wieży. I tutaj jest coś, czego nie lubię, czyli izba tortur w tej wieży. Nie, niepotrzebnie. Tu wchodziłem, rozciąganie jakieś, wieszanie.
jakiś pełno. Nawet proszę tutaj. Fajne? No. Lepiej mury pokazywać. To nie? O stary. Proszę bardzo, niż to tutaj. Nie, schodzę, nie będę wam pokazywał. I tutaj skarb szwedzki, floreny, taśma złota. I najcenniejsza jest ta korona. Proszę bardzo, XIV wiek. I jeszcze grosze praskie. Proszę bardzo. Grosze praskie. A teraz mam zagadkę. Nie je, nie pije, chodzi i bije. Proszę bardzo. Ma nogi, nie chodzi, ma rogi, nie bodzie. I tutaj proszę są. Siedzi pani w komorze, a ma lakosz na dworze, a jak ją rozbierają, to płakają. I proszę. To jest cebula. No. I tutaj są sprzęty takie codziennego użytku z opisami. Co to jest to? Co to jest to od najdawniejszych czasów do współczesnych magnetofonu ZK-140 i mikrofon. No i w gablotach to wszystko jest. A tutaj spróbuję coś napisać piórem. Tutaj też są w dalszym ciągu, jak to robił dziadek czy pradziadek. O. I spróbuję coś napisać tym piórem. Nie wiem, czy mi się uda. Bo ja nigdy, kurczę, nie pisałem takim piórem. Cicho. Uwaga. Coś to kurde. To trzeba było umieć. Mały skarb śledzki we wrześniu 2000 znaleziono w piwnicy pod Poznańską. Takie znalezisko. Tutaj jest monety srebrne. 33-39. Tełka drewniane. I jeszcze zegarek. Medalion. I warsztat sztolarski w następnej izbie. Ile hebli mieli? Proszę bardzo. Kołodziejski. No, tak. Proszę bardzo. To jest dla... I tutaj tokarka do drewna naparzana ręcznie. Tutaj się mocowało to. To był taki konik, co się dosuwało. Nogą się napędzało i tutaj się dawało takie dłuta. O, opierało. O to. Pszt. Widzicie? I tak wyglądał rynek Radusz, proszę, w Środzie Śląskiej. To jest przed wejściem do muzeum. Pokazane odkrywki pod tynkiem. No i tutaj jest wejście do muzeum. I tutaj właśnie jest to, czego w muzeum mi brakowało. Środę Śląskie przebywali Władysław III, Laskonogi, Fryderyk II, Napoleon Bonaparte, Stendhal. Bonaparte przez tydzień, Fryderyk II też, dynastii Piastów, Laskonogi, Stendhal, francuski pisarz. I tutaj mamy na następnych zdjęciach, jak wyglądały te ulice, a jak dzisiaj wyglądają. I po prostu tego brakuje w muzeum. Dobrze, że to jest tutaj na tle kościoła, ale po prostu tego wszystkiego brakuje w kościół, to jest świętego Andrzeja. Brakuje w
muzeum. Jak bez składu, bez ładu. Dlatego mówię, że większą atrakcją jest to, co tutaj jest, zobaczcie, wzdłuż Rzeki Śląskiej, niż to, co tam jest w muzeum. I kościół. Widzę, że jest jakieś dobudowanie inne niż tu. Ten przód. Zobaczmy w środku. Gotyk. Tak wygląda kościół wewnątrz. Barokowy wystrój na pewno, to już widzimy od razu. Gotyk, ale na ścianach widzę jakieś obrazy, nie wiem kogo to są. To jest ciekawe, trzy nawy, wysoki. Te obrazy są interesujące. O, chyba był plądrowany. Tak mi się wydaje. Krata jest. Z tego co na pierwszy rzut oka widzę. Bardzo słabo opisana, spalono tylko 500 chyba mieszczan tutaj za coś, za sprzyjanie. Tu było dwa razy to przebudowywane, no widać wnętrze skromne. No i tutaj dzwonnica. Nie ma nic więcej o tym kościele, trzeba było przeczytać. Nie przygotowałem się. Bo na internecie to jest tak zdawkowo. Jest przy rynku kościół. O, podpory. XIII wiek. Później kilkakrotnie przebudowywany ten kościół. Z przodu może coś będzie. Następny kościół w Środzie Śląskiej to ten bliżej zamku, pałacu, ale jest pałac, zamek nie tego, zburzony. Nie ma. Ten będzie chyba bardziej okazalszy, tak mi się wydaje. No chodźmy, zobaczymy. Ładne otoczenie. Gotyk. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Ale tutaj, to ja już powiem wam szczerze, to już nawet nie wejdzie nikt. Czyli nic. XIII wiek. No, Jadwiga, żona Henryka Brodatego, ale nic z tego nie zrobimy, bo po prostu jest zamknięty. Tu chyba są mury jakieś obronne, nie wiem. Z tej strony nie widzę. Tutaj jest szkoła, tutaj jest zakątek. O, tutaj są jakieś mury. Zamiast to wyeksponować, jest to wszystko schowane. No niestety jestem zdegustowany tą środą. Miasto ma potencjał i to wielki, ale jest kompletnie niewykorzystany. Troszkę się starają, ale nie wiedzą jak to ugryźć. Widzę. Nie wiedzą. No i tu jest boisko, tutaj mury. Znaczek był na mury. Koło kościoła. No i mury, no i boisko. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Nie jest to jakoś zrobione jak trzeba. Co dużo miast tak ma. No i jest tu wgłębienie do tego boiska. Takie. Ulica Basztowa i tam mury. No. No i ścieżka, o taka. Także jest tu eksponacja tego takiego czegoś, że głowa boli. O, mury tam są. Można podejść. No jest kawałek tych murów z wieżą, basztą, co by można było coś tutaj zrobić, ale no niestety brak pomysłu i brak polotu. I to zupełnie. No jestem na słońcu, zaraz wejdę tutaj dalej, co nie? I wam to pokażę. Czyli Środa Śląska ma, ale nie ma. Proszę, mury obronne, ścieżka. No i tutaj jest, coś tu komuś zabrakło, polotu. I to kompletnego. Brak
brak pomysłu. Całkowity brak pomysłu. I tyle. Powiem szczerze. I chmury tak wyglądają. 23 rok. Widzę, że najchętniej to by się chyba ich pozbyli. No ale już są. No to muszą być. No. Odbudowane częściowo, wiadomo. Ale no bo są, bo są. Tutaj była fosa. Tu są mury. Idę taką ścieżką między tymi murami. Znaczy się, bo jest wyłom, zobaczyć. No mają mury, ale trzeba zrobić mury, oświetlenie, brama taka i taka, który rok, to tam. No nie będę podpowiadał, ja no nie jestem od tego. No. Troszeczkę się tych rzeczy widziało, to wiem. O, proszę, mury, tam ekipa siedzi, pije piwo czy wino, nie wam, nie mogę pokazać. A z daleka są, proszę bardzo. Oto są mury w Środzie Śląskiej. A tutaj wejście, którędy szedłem. I to są. No, no, można coś zrobić, można, ale trzeba chcieć. Z tyłu za mną są ogródki działkowe. A teraz jestem na ulicy Daszyńskiego w Środzie Śląskiej. Równoległa do rynku. Rynek jest tam. Daszyńskiego jest tu. Dlaczego? Bo tutaj się zatrzyma przez tydzień cały Napoleon z 30-tysięcznym korpusem w pobliskiej wsi. Tu byli szwolerowie. Nie umiem wypowiedzieć. W każdym razie spotkał się tutaj z duchowieństwem ewangelicko-katolickim, bo żeby oszczędził ich miasto. Oszczędził ich miasto. Tu pracował, jadał, po plantach chodził. Gdzieś tutaj dąb też zasadził. A gdzie był? O, tu. Dom sędziego. A rynek jest dosłownie tam. Ja szedłem naokoło. Przez to bym przeszedł 100-200 metrów. I tu jest niepubliczne przedszkole sióstr salezjanek. Tutaj nie ma oczywiście żadnej tablicy. Jest w rynku. Ale wierzcie mi, że to jest Daszyńskiego 7 i tutaj był Napoleon właśnie ze swoim sztabem. Kiedyś serce Europy właśnie było tu w Środzie Śląskiej. Przez cały tydzień po pokoju w pruskim on się stąd wyprowadził. Pojechał do gdzie? W kierunku Legnicy. Aha, co jeszcze? Bo już nie pamiętam, co by wam powiedzieć. W każdym razie Środa Śląska, potencjał niewykorzystany całkowicie. Nawet były tutaj jego meble, stół, bo to było gdzieś na pierwszym piętrze, po lewej stronie, to chyba po tamtej, nie wiem, czy tu, czy tam, można było zrobić jakąś izbę w muzeum, gdzie Napoleon pracował. Spotykał się tutaj też ze Stendhalem, który był w jego, to autor, który był w jego, chyba tam coś w wojsku. No. To jest taka pusta uliczka. No i niedaleko tutaj są mury, czyli planty. Proszę bardzo. Też parking zrobiony. Napoleon tutaj spacerował, zamiast robić jakieś... A nie będę wybrzydzał. Tutaj gdzieś dąb posadził. Bastiony są. No resztki tych murów. Ścieżka jest o taka, o, zamiast tu wybrukować, jak już chcą ten parking tutaj zostawić, co nie, to powinni to jakoś ładniej zrobić. No plac zabaw, fajnie wszystko, ale jeszcze nie zrobili. No i z tej strony nie było informacji, że tu są mury, dlatego poszedłem na tamto. No tamto to jest beznadzieja. Dobrze, tutaj jest ładniej, bo są już ławeczki. Jaka ta ścieżka jest, to jest, tam też jakieś te lampy są, ale informacji żadnej nie było. No i w ogóle trzeba opis zrobić, jakieś mury tego wieku, tu to było, tamto. Dąb Napoleona gdzieś tutaj też wsadził, no trzeba by było nawet podkreślić, że jest, ale nie ma.
Ach, czepiam się, co? No chyba tak. I z drugiej strony mury wyglądają tak. Śmietniki i takie inne rzeczy, jak to w murach obronnych. Ach. Albo ogródki działkowe. I jeszcze druga rzecz. Ulica Daszyńskiego i w tym miejscu znaleziono skarb śledzki, śledzki na Daszyńskiego 16. O, tutaj był budynek, wybudowali nowy, a tu znaleziono odkrycie stulecia. Proszę bardzo, klejnoty i tak dalej, i tak dalej. Jak nie wiecie, co to jest skarb śledzki, no to sobie musicie poczytać. Ale tutaj jest tablica na Daszyńskiego, tutaj gdzie był ten Napoleon, a tutaj skarb śledzki. Fajnie, co? Ale mają tutaj też 200 metrów od rynku ulica Daszyńskiego, proszę bardzo. Idę na wieżę koło kościoła. O, tu jest kościół, tu jest wieża, punkt widokowy, Środa Śląska. Galeria na wieży. I tutaj impreza trwa tam na rynku. Połączenia kołkowe wszędzie, o to trzeba zwrócić uwagę. Zobaczcie. O, i jest wystawa fotografii, jak wyglądał rynek 29-20 zaśnieżony. I zdjęcia zrobię dzwonów. Oto dzwonnica była. Proszę bardzo. I widok na rynek. Impreza dzisiaj jest. Proszę bardzo. Zwierzę. Widzę ich, widzę ich. Też ich widzę. Nie, to nie widzę. Proszę bardzo. Nie. Północ. On nie ma energii. Już idę dalej, czyli zachód na Legnicę, ale nie widać Legnicy. Za to widać Biedronkę. No Biedronka musi być Sibiryko. I południe. I południe. Siedem za oddanie.